Siemano wam wszystkim, tutaj Popław w kolejnym materiale i w tym materiale porozmawiamy sobie, w tym materiale tak, mam koszulkę Goku, ale to nie o tym będziemy rozmawiać. Porozmawiamy sobie o kebabach, o hamburgerach, o hot dogach, ogólnie trochę o fast foodach. Zainspirował mnie do tego materiału pewien kanał. Kanał youtubera o pseudonimie Mocny Vlog. Zajmuje on się właśnie recenzją fast foodów, aczkolwiek teraz i nie tylko, ale tak, taki był jego początek na YouTubie. Ja o jedzeniu parę razy mówiłem, bo był materiał na temat tłustego czwartku, był na temat kawy, herbaty, Pepsi, ale nie było na temat fast foodu, więc pomyślałem, czemu nie. Co ja na ten temat sądzę? No, od czasu do czasu jem fast foody. Nie powiem, smakują mi. Jadłem różne, tak? Bo jadłem w tych głównych restauracjach, których typu McDonald's czy KFC czy inne tego typu podobne. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że porównam te główne fast foody do tych kupowanych na przykład na przystankach, na peronach czy też w szkole. Zdarzały mi się takie, które no, nie przypadały mi do gustu. Smakowały jak podeszwa, jak guma. Mięso było niezbite, suche albo za dużo. Surówki i ten sos i tak dalej się wylewą z tej bułki czy z tego hot doga. I takie jakby takie przysmaki mi nie smakują, ponieważ tu klient pomimo ceny, jaką płaci za hamburgera czy hot doga, a poniekąd one były w miarę normalne, ja bym zapłacił lekko więcej za takiego hamburgera, hot doga, kepsa, który byłby tak, że tak powiem, wyważony, tak zrobiony, że miałbym ochotę go zjeść po raz drugi. No ale niestety nie wszystkie szkolne bary i nie tylko się mogą w tym specjalizować, ponieważ te ich wytwory, produkty są wyciągane z zamrażalnika, więc no, czego ja tu oczekuję, no, o czym ja tutaj mówię, no, ale chodząc do różnych szkół, jedząc różne towary z tych różnych szkół, różnych miejsc, no, mam jako takie porównanie i chciałbym, żeby w tych szkołach, może no to jest zbyt wygórowane marzenie, ale chciałbym, żeby w tych szkołach były takie hambuksy, jakie są sprzedawane w tych fast foodach, że tak powiem, z górnej półki, ponieważ to naprawdę od czasu do czasu smakuje, jest dobrze zrobione i dobrze smakuje. A te hamburgery, czy kebaby, czy hot dogi, czy nie wiem, tortille, czy cokolwiek z innych źródeł, no nie smakują zawsze dobrze. Aczkolwiek no, ostatnio byłem z kumplem w KFC chyba. I dostałem tak przesolone frytki, że po prostu ja nie wiem, czy oni miskę tego tej soli wysypali na tę paczkę frytek,
A że to była dosyć duża paczka frytek, więc no jakby była mała, to bym może zjadł do połowy, potem nie jadł. Ale że to była duża paczka frytek, no to postanowiłem, że zjem. No i tak się przesoliłem, że potem musiałem wypić Pepsi, którą dostałem i jeszcze kupić napój w puszce, żeby ten smak, który miałem w ustach przez tą sól, wypłukać, bo normalnie no, miałem taką słoną, solną podeszwę na języku, że normalnie nie czułem nawet smaku, znaczy nie wiem, czy ślina ma smak, ale nie czułem tego momentu przechodzenia śliny przez język, bo nie czułem żadnej różnicy pomiędzy solą a właśnie śliną. Więc no jest to takie, być może to był taki jednorazowy wypadek, ale no utkwił mi w pamięci. I mam nadzieję, że kiedyś, tak jak mówiłem wcześniej, te bary szkolne będą miały tak samo dobre hambuksy, kebaby, hot dogi, frytki, jak te bary z wyższej półki. To jest może moje takie pobożne życzenie na koniec tego materiału, ale do zobaczenia w kolejnym materiale. W kolejnym materiale mam nadzieję, że już będzie jakiś cover, bo ja jestem strasznie na cover napalony, tylko nie mogę się zdecydować jaki, bo piosenek jest cute jeszcze trochę, jakby to mój pewien kolega powiedział. Jest tych piosenek w kciul jeszcze trochę, więc nie wiem na co się zdecydować, ale to wam powiem w kolejnym materiale, chyba że w kolejnym materiale znowu będzie coś innego, więc ja się z wami żegnam, see ya, i trzymajcie się ciepło, cześć!